Jak wy to pamiętacie? Który z was wyciągnął drugiego na piedestał po raz pierwszy? Marcin, możesz zacząć. Sytuacja była... Już minął rok od śmierci Mateusza, więc mogę chyba to wspomnieć. Był zaproszony przez jakiegoś kolegę boksera do mnie na afterparty po pierwszej gali MMA VIP. Ja wyraziłem taką zgodę, że może przyjść. I później chciano mnie włączyć w jakiś konflikt. Dzwoniono do mnie z konferencji Fame MMA, abym powiedział, jak się Mateusz zachowywał. Ja nigdy w życiu nie powiedziałbym publicznie, jak się zachowywał. Jedyne, co mogłem powiedzieć później ludziom, bo cały czas dopytywali, a co się stało, więc powiedziałem tylko jedno zdanie. Mateusz, i powiedziałem mu to też najpierw prywatnie. Mateusz, jeżeli nie umiesz pić, to nie pij, albo się naucz pić. I to było wszystko. I teraz, gdy Mateusz był sam, to przyjął to z pokorą, a gdy wpierdolił się ten stary grzyb, no to zaczął pałać do mnie agresją. I tak było za każdym razem, bo Mateusz to był naprawdę fajny chłopak, gdy nie było tego starego dziada w pobliżu. Natomiast gdy ten się pojawiał, no to zaczęły się tego typu sugestie, że ja niby nie chciałem odebrać telefonu, bo się go bałem. No spójrzcie na niego. No kurwa, krasnal z garbem. No kura by się go nie przestraszyła. Kurwa, no jak się można go przestraszyć? Już wyjaśniam. Prawdziwe obrzydzenie poczułem do tego typa, kiedy dowiedziałem się o jego bandyckiej przeszłości. Kiedy... Tylko o swojej możesz opowiadać. A udowodnić wam, teraz... jak jest zakłamany? Udowodnić wam chcecie, czy nie? Chcecie? No to pomyślcie sobie o jednej rzeczy. Ile ludzi rzekomo wyciera sobie mordy tym, że Mateusz zmarł, ponieważ był po jakichś substancjach. Mogłeś to jednym ruchem zamknąć im wszystkim mordy, pokazać wyniki toksykologii. A ty nie tylko nie pokazałeś, tylko utajniłeś, ty pierdolony z niebie. I jak ty dbasz o jego dobre imię? To jest mogłeś, dowód na to, mogłeś to jest zamknąć, dowód na to, że nie ściągałeś tarasy. Tak? Nie, to jest dowód na twoją prawdomówność, ty debilu.